الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وكحر الرجال رضي الله تعالى عنا وعنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi yassir ve la tuassir, Rabbi tammim bil hayr, Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri, vahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Drodzy bracia i siostry w islamie, tematem dzisiejszej hutby jest wadza i skromność. Prorok Sulejman, alejhi salam, był bardzo pokorny. Rankiem odwiedzał biednych i samotnych. Mówił biednemu, miał na myśli siebie, lepiej być wśród biednych. Przekazano, że zdarzył się bardzo pouczający incydent i z udziałem proroka Sulejmana, alejhi salam. Pewnego razu Sulejman, alejhi salam, skarczył za coś dudka i ptak powiedział: mogą zniszczyć całe twoje królestwo. Jesteś taki mały, jak zdołasz to zrobić? Zanoszę swoje skrzydła i udam się w miejsce, które jest własnością wakfu. Przesuszę je tam, przelecę i rzucę w twoim domu. To wystarczy, aby twój pałac się zawalił. Sulejman uświadomił sobie swoją bezczynność w tej kwestii. My również powinniśmy wyciągnąć lekcję z tej historii i być bardziej uważni wobec majątku należącego do wakfu. Nasi uczeni upominali, aby wystrzegać się, to znaczy przestrzeganie na próżno, mówiąc wallahi, bycie nieuważnym, rozżądającym, branie na siebie obowiązków i niewypełnienie ich lub bezprawnego przejmowania majątku wakf. Słowa wystrzegać się oznacza, że ludzie pracujący w wakfie powinni być o wiele bardziej niż inni sumienni wobec twórcy i jego stworzeń, ponieważ własność wakf należy bezpośrednio do Boga. Pożytek z niego przysługuje wszystkim muzułmanom. Własność wakf może być zarówno ruchoma, jak i nieruchoma. Wiadomo, że Sulejman, alejhissalam, znajdzie się w raju 500 lat później niż inni prorocy, ponieważ będzie odpowiadać za wszystkie dary otrzymane od Boga. Jest powiedziane w Koranie, że wszyscy prorocy będą również odpowiadać przed Bogiem. Wtedy w dzień sądu my zapytamy ich, do których wysłaliśmy naszych posłańców, i zapytamy tych posłańców, których do nich wysłaliśmy. Będą ponosić konsekwencje za wszystkie łaski i dobra udzielone im przez Wszechmogącego. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala subhanahu wa ta'ala fi al-kalam wa idha qura al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.